jak się spawa Oerlikonem, Fitolinem czy seteczką, tak? Proszę bardzo. Tak od przodu jeszcze podejść, tak? Nie, tak stąd, od przodu. Na mnie. Także ja używam produktów Air Liquid. Począwszy od przyłbicy z nawiewem do Citoline'a 300 lub Citomiga 200 MP. Także za sekundkę pokażę jeszcze następną spoinkę. Od drugiej strony podchodzę. Odejdę od tej mańki. Tutaj możesz pokazać, przyjacielu. Przesuniemy trochę. Oczywiście tablet nie oddaje tego, jak one ładnie wyglądają, ale naprawdę są lalki. Teraz zasunę tutaj spoinkę. Produkty na mnie. A produkty Air Liquid dostarcza mi firma Spasadon. Bardzo polecam. Także popatrzcie, kochani, jak to pięknie spawa. Spasadon macie bardzo dobre ceny. Sklep jest po prostu wyjebisty. Cały asortyment. Siedzę parę lat w tym spawaniu, ale mówię, takiego sklepu nie widziałem. Dobre ceny. Co mogę powiedzieć? Dobry spaw kupuję tylko w Spasadon. Pokaż, przyjacielu, na te spoinki. Zobacz. Tak z daleka, bo tak nie oddaje. Ale piękne spoiny, jasne. Naprawdę sprzęt jest wyjebisty, no. Jeszcze możemy jedną pokazać. Jeszcze jedną pokażemy. Klapniemy jeszcze jedną spoineczkę.
człowiek spawa te 10 godzin, to już taka rączka jest trochę zmęczona, nie? Ale powiem wam, piękne jeziorko spawalnicze. Spawa mi się tym lepiej niż kępiakiem, kępaktem. Nie mówiąc już o westerce mojej 500 amper, nie z podajnikiem, nie z podeniem. Jest to po prostu lepszy sprzęt, nie? Tu jest blacha dziesiątka. Blacha dziesiątka. A powiem wam, że no po prostu idzie jak masełko. Chodzi o pokaz tej strony, te spójny. Czy nawet za mną stanie? Proszę bardzo, jakie podtopienia. Bardzo dobre wtopienie z jednej i z drugiej strony. Teraz pociągnę tutaj spoinkę. Pokaż od przodu. Teraz na mnie. Także do kolegów z branży. Chłopaki, zwróćcie uwagę na produkty Oerlikon. Ogólnie Air Liquid. Są to zajebiste urządzenia. Kiedyś bazowali na kępiaku. Kępi dla nich robiło. Prawdopodobnie wykupili jakieś patenty, licencje na źródła, na na tą technologię i robią to samo co Kempi. Spójrzcie w Tigu na Master Tiga i Oerlikona 3000. To samo, toczka w toczkę. Tylko że cena już jest po prostu o 1/3 niższa w Oerlikonie niż Kempi, tak? A spawa po prostu zajebiście. Sami zresztą widzicie. Chlapnę jeszcze jedną spoineczkę.